Mi się to jest najśmieszniejsze. Jak za każdym razem, jak wychodzę z hotelu wieczorem albo coś, i jak jest jakaś taka wycieczka zagraniczna, i ja wychodzę w takim stroju z recepcji. Z bardzo poważną miną. I oni w ogóle dostają totalnego kota, albo prawdopodobnie myślą to, co większość. Nie, Rafi? Tak, tak. Oni nie wiedzą, że my idziemy na poważną sztukę. A sztuka nieznajomości. Nie zna i wymaga wyrzeczeń. Bo każdy myśli, że ja tak z przyjemnością paraduję z gołym tyłkiem. No, że ja bym chciała tak chodzić w butach za kolano i pokazywać, rozumiecie, z wąską talii biust. Oczywiście, że bym chciała. Rafi, my idziemy jakimiś tajemnymi przejściami? Nie. A ja chyba nie widziałam w końcu okularów, a dobra, bo boję się, że mi... Masz jakieś okulary? Boję się, że mi oczy załzawią na tej motorówce. Po prostu siądziesz z tyłem do tego, do... Do kogo? Tyłem kierunku jazdy. Aha, świetnie, to sobie całe włosy rozstrzepię też. Po prostu, że płyną, no. Dam ci moje. Ja nie muszę. Nie, nie, płynę. Jak spóźnieni? Przecież ja super wyszłam. Kochani, jesteście tam. 1200. Proszę pomachać do moich fanów. Dobrze. Kwiaty prowadzą nas do celu, który z nich. Szybko rowerami jeżdżą. Mamy szybką ripostę na każdy rower. Cześć! Cześć! Pokażę wam. Weź, Rafi, tak. Weź. Trzymaj, ja pokażę moim fanom, jak ja właśnie wyglądam na drodze rowerowej. Dobra, już. Jesteście tam? Siema! No to, no to teraz trzeba dojść do tej, słuchajcie, motorówki. Daleko ta motorówka, Rafi? A później będziemy śpiewać piosenki. Kurczę. Nie poszło. Muszę tutaj delikatnie przejść przez grządki do grunt. Co? Ciężko? Sorry. Ah, okay. Good luck, good luck. Thanks. Same to you. thanks as well. Dobra, słuchajcie, sorry. Rafi, ty mi powinieneś jak Jay-Z, Beyoncé, rozumiesz? Ona taksówką podjeżdża nawet... Nie, jak to było? Dwa metry, bo Jay-Z mówi, że Beyoncé nie będzie szła. To jest sportowana, a poza tym fajnie mieliby przygody z tobą tak długiej, bo taksówka dojeżdżałaby... Dokładnie, Rafi, to jest właśnie pozytywne myślenie wodników. Piona. Dwie minuty, no. Aquarius Team, słuchajcie, to jest właśnie to. O, chłopaki są już gotowi. Mój piach w butach też. Cześć, chłopcy! Czołem! Zobaczcie. Tym będziemy właśnie płynąć. Hej! Tym będziemy płynąć na koncert. Pójdę pierwszy. Dobra, Rafi, nagrywaj mnie. Nie, to Justynka, ty mnie nagrywaj. Ja tu muszę robić dobrą, poważną relację. Wiesz. Uwaga, zrobię to z gracją. Nudy. Uwaga, możesz już wziąć? Tak, siedzę. Jak wam się podobało moje wejście na łódkę? Tylko ja bym bardzo prosiła wolno, bo ja nie mam tak okularów, zaraz sobie rozmażę cały make-up, który sobie wprowadziłam bardzo misternie. Konturnorowanie, cięcie, cieniowanie, malowanie plamą.
Widzę, że tylko Chanel, tylko Chanel. Tylko Chanel. Jesteście ze mną? Tak. Oglądacie mnie? Tak, chodzisz nas pozdrowić. Pozdrawiam was, a widzicie siebie? No, opóźnienie jest małe. To pomachaj. To się zobaczysz później. Super, moi fani są na brzegu. O tam. Rafi, Rafi. Robisz z Dodą. Pa, pa. Chciałam to mam highlight. I znów ten sam zniewalający stan żadnych szans. Co? 2200, kochani, pozdrawiam was serdecznie. Tak, nie ma co ukrywać, ale właśnie Tom Ford jedzie w Poznaniu na scenę. Płynie, sorry, płynie. Teraz jak to dopiero włączę, to sobie myślisz, że jestem gdzie? Fruwam nad jeziorem. Już jest nas 2000, 2500. Pozdrawiam wszystkich właśnie drogą wodną. Przedostali się na scenę do Poznaniu. Na koncert. Pokażę wam same fajne rzeczy zaraz. Mam nadzieję, że wszystko uda mi się pokazać i ująć. Chciałabym pokazać wam, jak wchodzę na scenę spod sceny, czyli to, co widzę tylko ja i mój menadżer zawsze. No dobrze, no i co tam, jakie macie jeszcze pytanka? Nie utopię się, ponieważ bardzo dobrze pływam. Znam takie style jak piesek tyłem, piesek przodem, piesek na plecach i piesek podwodny. Więc jakby sorry, ale you talking to me? Nie założę snapa, bo nie lubię. Będę robić relacje na żywo do końca moich dni. Nie liczę godzin i lat. Płynę z moim menadżerem koncertowym. To życie mija, nie ja. Całe Gliwice z tobą, a ja z wami, kochani. Osa to nie jest nowy singiel promujący płytę. To jest absolutnie nieprawda. Kiedy do mnie na grilla z ekipą, wiesz. Kochani, piszcie, symysujcie. Może się uda, tak jak dzisiaj, że wpadnę do was. Dzisiaj wpadam właśnie do fanki po koncercie na grilla. Zorganizowała dla całej naszej ekipy. Tylko pamiętajcie, ja sama nie wpadnę, bo ja mam cały zespół, ja ich nie zostawię. Więc jeżeli zorganizujecie fajną miejscówkę, gdzie jest muza i jedzenie, to my przyjedziemy, dlaczego by nie. Lubimy spędzać czas, ja lubię spędzać czas z fanami. Szczególnie po dobrze zrobionej sztuce, po dobrym koncercie, to jest najmilsze. Pogoda jest świetna. No clouds, no rain, no storm. Czemu nie lubię snapa? Dlatego, bo wszyscy go lubią. Zawsze chodziłam pod prąd, zawsze lubiłam to, czego inni nie lubili. Powiem wam tak. Orzeł szybuje sam. Wromy kraczą razem. Ja wolę być orłem. Hej, hej! Moi fani tam są, też mnie oglądają. Kochani. Hej, Bill, okej! Jesteśmy już pod sceną, zobaczcie, jak super. Be the one. Cholera.
zrobiła jeszcze raz, żeby była scena była gotowa? Nie, prosimy, żeby była scena. Cześć. A później wychodzę spod sceny. Ale potrzebujemy chwilę jeszcze. Ale ja nie potrzebuję chwili. Dobrze. Ja chcę być tu. Proszę, nie, nie. Ja się muszę skupić, dobrze? Daj mi tak. Błyszczyk mi daj, błyszczyk mi daj. Jeszcze płaszcz przyniosę. Daj mi błyszczyk, daj mi błyszczyk. Ja was nie zostawiam. Dobra, dobra, dobra. Nie, nie grzebnij w tej torbie, no. Gdzie on jest? Chyba go nie wsadziłam z tego wszystkiego. Potrzymaj, nagrywaj mnie. Tu muszę nacisnąć w drugą stronę. Dobra, mam. Taki mały, a taki ważny, no. Dobra. Dam ci go. Proszę bardzo. Perfum jest bardzo ważny. Masz to wszystko? Dobra. Chodź tu, chodź, chodź, wiesz, chodź. Jestem pod sceną. Potrzymasz mi? Dziękuję. Zakładam ten mikrofon. Wiesz, jak byłam teraz na Opolu, to nie mieli taki super sposób, że on był bardzo też sztywny i on krótszy był i się świetnie trzymał. Właśnie muszę na spokojnie... Próbujemy. No, muszę się właśnie zapytać, jak on... No. Właśnie mamy taką dosyć trudną scenę, więc tam... Co? Staram się uważać, wiesz? Ta scena jest bardzo taka... piskliwa.
Rafi mi musi zawsze kopnąć na szczęście. Raz, 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 raz. Polskiej piosenki w Oboru. Śpiewał 14 roku życia. Jest po prostu fenomenalną wokalistą. I dzisiaj dla nas na 150 urodzinach Perszmana. I powitajmy ją bardzo gorąco. Panie, panowie, przed nami Doda! Normalny, nigdy nie dowiesz się, jak niezwykły potrafisz.